redaktor Stanisław Michalkiewicz. Proszę Państwa, odpowiadając na pytanie tutaj postawione przez... Powiem tak, że nic tak nie gorszy jak prawda. Nic tak nie gorszy jak prawda. W związku z tym, jeśli ktoś chce uniknąć zgorszenia publicznego, no to nie może mówić prawdy. Nie może mówić prawdy, bo wtedy jest zgorszenie, a nie ma nic gorszego jak zgorszenie. I pan Zychowicz, on różne rzeczy robi, takie pokazuje taki odwrotny punkt widzenia, odwrotną pozycję w swoich różnych książkach, o których tutaj była mowa. Ale akurat wycofanie książki z nagrody, no można było nie przyznać jej i tyle, no jak mu się nie podobała. Natomiast wycofanie tej książki w ogóle z konkursu jest pewną demonstracją. Jest pewną demonstracją. No i jaki jest sens i cel tej demonstracji? Warto się nad tym zastanowić. Otóż przyczyna, myślę, tej demonstracji jest taka, że Piotr Zychowicz tam podważa takie powszechne przekonanie, że rząd polski, delegatura rządu i Komenda Główna Armii Krajowej troszczyła się o los wszystkich Polaków, gdziekolwiek by nie byli. Tymczasem, no niestety, prawda jest gorsząca. Prawda jest gorsząca. I on właściwie podał takie fakty, o których pisze w swoich wspomnieniach, w swoich pamiętnikach Adam Hrabia-Ronikier. Adam Hrabia-Ronikier był przewodniczącym jednej z dwóch polskich instytucji, które oficjalnie działały w Generalnej Guberni. To była Rada Główna Opiekuńcza, bo pierwszą taką instytucją to był Polski Czerwony Krzyż, to hrabina Maria Tarnowska tym kierowała, a on kierował Radą Główną Opiekuńczą. I kiedy Niemcy uderzyli na Rosję w 1941 roku, to obszar Wołynia i Małopolski Wschodniej, jak to się nazywało, został przyłączony do Generalnego Gubernatorstwa i Rada Główna Opiekuńcza zaczęła tworzyć tam swoje placówki. W związku z tym on jako prezes Rady Głównej Opiekuńczej był dosyć dobrze poinformowany o sytuacji, jaka tam występuje. No i już w 1942 roku miał sygnały, że Ukraińcy coś szykują. Coś szykują, no tak ogólnie, że coś złego szykują, ale konkretnych wiadomości, a w każdym razie w tych pamiętnikach tam tego nie podaje. Ale no, skoro coś się szykuje złego, to trzeba się przyszykować na przyjęcie tego złego. W związku z tym, dzięki kontaktom takim, które miał, bo zarzuca się tam jemu też zresztą, że był, że kolaborował z Niemcami. No to warto wyjaśnić ten zarzut, dlatego że jak Państwo pamiętacie, czy wiecie, Rzesza Niemiecka była państwem socjalistycznym. Dzisiaj lewica się nie chce do tego przyznać, że Hitler to jest człowiek lewicy, że to ich człowiek, bo wypierają się jak tam diabeł święconej wody. Ale no to była prawda. Wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler wprowadzał socjalizm po swojemu. Inny wybitny przywódca, Józef Stalin, też wprowadzał socjalizm i po swojemu. To byli przywódcy dwóch radykalnych nurtów w socjalizmie. Były inne, łagodniejsze, były tam socjaldemokracja, była, to były radykalne nurty. I Rzesza była państwem socjalistycznym. I rząd Generalnego Gubernatorstwa, tutaj rezydujący na Wawelu, prowadził taką politykę i zbierając podatki z obszaru Generalnego Gubernatorstwa, układał budżet, a w tym budżecie była pozycja pomoc społeczna. Pomoc społeczna. No i Adam Hrabia-Ronikier interweniował u Niemców wielokrotnie, że skoro tak,
no to powinni te pieniądze przynajmniej częściowo przekazywać Radzie Głównej Opiekuńczej, bo ona w takim szczytowym okresie rozwoju wydawała 2,5 miliona posiłków dziennie. I to wszystko było finansowane z ofiarności społeczeństwa polskiego, a te środki zgromadzone tam na koncie tej pomocy społecznej do Rady Głównej Opiekuńczej nie trafiali. I on tam często interweniował na Wawelu, chodził tam, no Niemcy to jakim tam jeszcze rura nie zmiękła, to tak go traktowali dosyć surowo, ale on tam im nie kocał kiedyś. Taką sytuację miał, bo większe grono tych Niemców, no i jeden z nich powiada, mamy wreszcie dokumenty świadczące o tym, że Kraków jest miastem niemieckim. No, to Rönnicker mówi, to ciekawe, co to za dokumenty? A no, mamy tu dokument taki, że Kościół Mariacki w Krakowie ufundowała niemiecka społeczność miasta Krakowa. No i co pan na to, panie hrabio? On powiada, no bardzo mi przyjemnie słyszeć, że niemiecka społeczność miasta Krakowa była tak hojna, że ufundowała w tym mieście taki piękny kościół. Ale dlaczego Kraków ma być z tego powodu uważany za niemieckie miasto? Moja rodzina, powiada Rönnicker, ufundowała w Rzymie kościół świętego Stanisława, ale nigdy by nam nie przyszło do głowy, żeby Rzym nazywać polskim miastem. Nawet ci Niemcy się śmiali. Otóż, proszę Państwa, Rönnicker pisze, że w związku z tymi pogłoskami, że coś złego się szykuje, przez kontakty na niskim zresztą szczeblu tam powiatowym, załatwił z Niemcami, że na polskie wsie zaczęli przydzielać po 5 karabinów z amunicją. I ta akcja się rozpoczęła. 5 karabinów z amunicją. I tam, gdzie ta broń była, to tam ukraińska powstańcza armia nie atakowała. Więc wydawało się, że to jest jakieś antidotum, które pozwoli na ochronę polskiej społeczności Wołynia i Małopolski Wschodniej przed UPA, ale z delegatury rządu i z komendy głównej przyszedł kategoryczny rozkaz zaprzestania tej akcji i nawet oddania tej broni, która już była. W rezultacie rzeczywiście ludność polska na Wołyniu została w przeddzień tej rzezi wołyńskiej w 1943 roku pozostawiona bez żadnej ochrony. Nawet te próby zorganizowania samoobrony zostały storpedowane. No i ujawnienie takiej prawdy jest gorszące, bo no podważa tezę, jakoby tutaj delegatura rządu i tego to byli. No nie. Dlaczego delegatura rządu i komenda główna? No z tego powodu, że Sowieci bez przerwy Churchilla informowali o tym, że polskie podziemie, Armia Krajowa kolaboruje z Niemcami. Tu by mieli taki dowód. O, proszę, Niemcy im broń dają, prawda? No to i rząd polski nacisnął i tutaj delegata i komendę główną, żeby takiego pretekstu sowieciarzom nie dostarczać. No ale tam co najmniej 100 tysięcy ludzi zapłaciło życiem w koszmarnych męczarniach. Taka była cena tej politycznej poprawności. Otóż pan Zychowicz to ujawnia, więc to, no mówię, prawdę napisał i dlatego, no i jeszcze z jednego powodu, że no, Ukraina jest naszym strategicznym partnerem. W związku z tym podlizujemy się im i tu lepiej nic nie mówić, niż tam mówić jakąś prawdę. Po co ta prawda jeszcze komu, do czego potrzebna? Prawda nie jest do niczego potrzebna. Najlepsza jest legenda ucukrowana i tak dalej. Proszę Państwa, przechodzę teraz do... Także to ma charakter. To ja bym jednak tutaj się nie zgadzał z panem redaktorem Gadowskim, że to nas nie obchodzi. Obchodzi nas dlatego, że skoro taka demonstracja została zrobiona, no to ona miała zrobić również na nas wrażenie chyba. Ale jakie? No takie, że tu, wiecie, rozumiecie, tutaj pewnych tematów tabu nie poruszamy, a jeśli nawet je poruszamy, to nie w taki sposób, żeby rozdrapywać stare rany, bo komu to służy? No to za komuny tak było. Komu to służy? Jak ktoś rozdrapywał stare rany, no to co się wtedy działo? Działał na
wodę na, puszczał wodę na młyn zachodnioniemieckich rewizjonistów i odwetowców z chubką i czają na czele. No to była taka teza. Pamiętam w 1968 roku, jak były wydarzenia marcowe, akurat ja byłem studentem i mieliśmy zajęcia z wojska i ostre strzelanie było. No i tak zimno było strasznie, więc to strzelanie wypadło źle. I pułkownik Kwaśniewski, który tam nami dowodził, kazał zbiórkę zrobić i powiada nam tak, a mówił przez zaciśnięte zęby. Mówi tam, to cała kompania nie wykonała strzelania, mimo że karabinki były przystrzelane, warunki widoczności dobre. Ja tu podejrzewam waszą złą wolę, a każdy żołnierz, który nie wykona strzelania, będzie uważany za agenta Bundeswehry. No to tak było. Tak było. Proszę państwa, to są takie niby komiczne, ale no wszystkie takie rzeczy, które się dzieją na świecie, miewają takie swoje aspekty strony tragiczne, ale mają też groteskowe właśnie z elementami takimi komicznymi. No i tu właśnie coś takiego jest. Jeśli chodzi o antypolonizm, proszę państwa, no skoro mówimy o źródłach antypolonizmu, to dobrze jest tak od strony historycznej spojrzeć na to, kiedy antypolonizm zorganizowany się pojawia. Otóż on się pojawia w XVIII wieku w postaci dojrzałej. Polska do XVIII wieku, właściwie jeszcze tak mniej więcej do 3/4 wieku XVII, zajmuje pozycję mocarstwa europejskiego. Słabnącego, ale mocarstwa europejskiego. W wieku XVIII już tak nie jest. Polska nie jest mocarstwem europejskim, Polska się degraduje. No i oczywiście to tak jak na drzewo, które tam usycha, różne grzyby tam wzrastają, jeszcze bardziej je niszczą, no to tak samo i ten antypolonizm się narodził. Dlaczego? Ano, trzy państwa sąsiadujące z Polską, to tak jak pozbawiony złudzeń ksiądz biskup Ignacy Krasicki pisał taką bajkę, napisał taką bajkę o jagnięciu, które w lesie napotkały wilki. Wilki przydybały jagnię, no i chcą już je rozszarpać i zjeść, a jagnię nagle postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności, o tak jak nasza kasta nadzwyczajna. No i powiada, no jak to tak? Bez zdania racji chcecie mnie tu rozszarpać i zjeść? I wilki się zreflektowały, rzeczywiście tak nie można. No i podały mu, uzasadniły mu to, dlaczego tak zrobią. Trzy powody mu podały. Smaczność, słaby i w lesie. Zjedli niezabawem, powiada ksiądz biskup. No i właśnie tutaj było. Tak samo trzy państwa sąsiadujące z Polską doszły do wniosku, że no dobrze by było tym słabnącym państwem się podzielić i wzmocnić się, zwłaszcza Prusy by się bardzo wzmocniły. Proszę państwa, Polska miała 13 milionów mieszkańców, a Prusy tylko 2,5. Ale to Prusy Polskę rozbierały, a nie odwrotnie. Co więcej, Stanisław August, nasz król, w takim liście do Katarzyny skarży się na króla pruskiego, powiada, król jegomość pruski ustanowił komorę celną w Kwidzynie i tam łupi polski eksport przez Gdańsk i mówi tak, pisze Stanisław August, że król jegomość pruski z tej komory celnej ma 900 tysięcy rubli dochodu, co jest równe dochodowi z całych Prus brandenburskich. Z całych, z jednej komory o 100% podwoił dochody państwowe. To pokazuje, jaka bogata była Polska, jak biedne były Prusy. Ale to Prusy Polskę rozbierały, a nie odwrotnie. Proszę państwa, tak jak to z tymi wilkami. No, nie można było tak rozebrać państwa sąsiedniego. Trzeba było dostarczyć jakiś pozór moralnego uzasadnienia. I ponieważ w XVIII wieku bardzo wielki wpływ na opinię europejską, zwłaszcza wśród ludzi wykształconych, wywierali francuscy filozofowie, bo dzisiaj byśmy ich nazwali publicystami, ale wtedy jeszcze nikt takiego słowa chyba nie używał, więc filozofowie. I
wszyscy się przejmowali tym, co ci filozofowie napisali, tam przyjmowali te ich myśli jak swoje. To tak samo jak środowisko mikrocefali Gazety Wyborczej, jak Michnik coś powie, to oni też tak myślą. Jakby mu się zepsuł telefon komórkowy, no to tragedia, nie wiemy, co myślimy, prawda? Na szczęście mu się nie psuje. Proszę Państwa, więc ci filozofowie postanowili, przywódcy państw ościennych, obstalować u filozofów właśnie pozór moralnego uzasadnienia. No i filozofowie oczywiście nie za darmo. Katarzyna czasami musiała wstrzymywać wypłaty dla oficerów, pensji dla oficerów, żeby filozofom dogodzić, żeby się wywiązać z filozofom. No i filozofowie opracowali taką formułę, która stanowiła pozór moralnego uzasadnienia. I nawet część Polaków tę formułę przyjęła, nawet do dzisiaj to ona funkcjonuje, że no, Polacy są organicznie niezdolni do rządzenia takim dużym państwem. No, nieprawda, bo przez 150 lat wcześniej bardzo dobrze sobie radzili z jeszcze większym państwem, no ale Francuzi mieli rację, nie, organicznie są niezdolni, więc jak gdyby z natury rzeczy, wobec czego najlepiej będzie, jak się nad nimi roztoczy kuratele starszych i takich mądrzejszych. No to wtedy zniknie to siedlisko anarchii w sercu Europy, bo Europa nie może tak patrzeć obojętnie na siedlisko anarchii. Będzie to lepsze i dla Polaków, i dla Europy. No i Europa przyjęła to do wiadomości, nawet niektórzy Polacy przyjęli to do wiadomości. I proszę Państwa, przypominam tę formułę filozofów, przez filozofów sprokurowano jako pozór moralnego usenia, dlatego że ona zmartwychwstała teraz, po raz kolejny zmartwychwstała, jako właśnie dojrzała postać antypolonizmu. Jeszcze tylko kilka, bo to nie tylko. Antypolonizm się objawiał w postaci dojrzałej w dwóch jak gdyby odmianach, pruskiej i rosyjskiej. Tu jest dobrą postacią jest Fryderyk II. Fryderyk II po prostu Polakami gardził. Uważał, że są niżsi w ogóle cywilizacyjnie, niżsi kulturowo, niżsi umysłowo i nazywał ich jak z tego powodu Irokezami, zresztą Irokezy. No i, bo to Indianie tacy byli w Ameryce, to na niskim stopniu rozwoju podobno, no i tu Irokezów miał do tego i to co z Irokezami, trzeba ich ucywilizować, ale na naszą modłę, prawda? I to jest antypolonizm pruski, to ten polska gospodarka, te wszystkie wynalazki, to jest cały czas ta nitka się przewija. Natomiast rosyjski antypolonizm był trochę inny i to się uwidoczniło w czasie wojny bolszewickiej. Z kim wojowali bolszewicy? Z polskimi panami. Polskimi panami tu. No i którzy co robili? Tak jak to w syzyfowych pracach napisał Stefan Żeromski, że ci maleńcy uczeni profesora Majewskiego w swoich wypracowaniach masakrowali nieszczęsną Polszę, przedstawiając ją jako gniazdo rozbestwionej szlachty, mordującej lud ruski przy akompaniamencie okrzyków psia krew i psia dusza. I to właśnie te wzorce przyjęła propaganda bolszewicka i jakimś takim, no nie wiem, chichot historii sprawił, że dokładnie z takimi samymi oskarżeniami wobec narodu polskiego wystąpiła pani Olga Tokarczuk, nasza noblistka aktualna. Ona powiedziała, że Polacy byli mordercami, okupantami i wyzyskiwaczami. Mordercami, okupantami i właścicielami niewolników. Więc trzy takie, no to jest dokładnie ten antypolonizm bolszewicki. Dlaczego pani Tokarczuk sobie go przyswoiła? No nie wiem, to jakieś zagadkowymi drogami do jej tam szarych komórek to się przedostało. Nigdy tam u niej w duszy nie byłem i szczerze mówiąc specjalnie nie żałuję, ale no co, jakąś drogą to musiało trafić. Proszę Państwa, i teraz mamy do czynienia jeszcze z trzecim antypolonizmem. Tu mówił pan Ireneusz Lisiak, pan Gadowski, żydowskim. Chodzi o to, że jest interes do zrobienia. Ale ten interes ma taką specyfikę,
że trzeba narodowi polskiemu przyprawić odrażającą twarz narodu morderców, odrażający wizerunek narodu morderców. No i jest całe sztaby pierwszorzędnych fachowców, nad tym pracują. I to zmierza do, właściwie już się pojawiła ta formuła, zmartwychwstała w nowej szacie, ta formuła XVIII-wieczna. Polaków nie można zostawić samopas. Ale już nie dlatego, że nie potrafią rządzić dużym państwem, że nie mamy dużego państwa, tylko że jak w przeciwnym razie, jak ich się zostawi samopas, to znowu zrobią coś okropnego. Znowu. No i to znowu musi być odpowiednio uzasadnione. No i tu Jan Tomasz Gross, tam wszyscy jego epigoni, tam kręcą filmy, tam piszą książki, tam jakieś uroczystości odprawują i tak dalej. Proszę Państwa, więc to są te źródła antypolityczne. Ja nie sądzę, żeby tam ci Żydzi, diaspora żydowska żywiła wobec Polaków czy narodu polskiego jakieś takie uczucia wrogie. Nie. Tam być może są tacy, którzy Polaków nie lubią, ale myślę, że większość w ogóle tego aspektu nie dotyka. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jest do zrobienia interes i on ma taką specyfikę, że narodowi polskiemu trzeba przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców, no i mu się go przyprawia. I my, proszę zwrócić uwagę, że za pieniądze polskiego podatnika, za przyzwoleniem polskich władz, no powiem nawet za dopieszczeniem ze strony polskich władz, powstał również w Warszawie ośrodek antypolskiej propagandy. To jest Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. To jest, taki jest cel istnienia tej firmy. Taki jest cel istnienia tej firmy i my na to pozwalamy. My za to płacimy. No to dlaczego antypoloniści mieliby się powstrzymywać przed swoimi akcjami? My sami im dajemy środki, nawet w sensie dosłownym, do ręki. No i tak jak tutaj mówił pan redaktor Gadowski, trzeba się jakoś opamiętać, powinniśmy się opamiętać, nie robić tego, to wtedy przynajmniej im to, tę akcję utrudnimy, a być może nawet ją uniemożliwimy. No ale to trzeba sobie zdawać sprawę, że tam pracują sztaby pierwszorzędnych fachowców, no i tam przy pomocy takich wynalazków, na przykład to naziści. Jego świątobliwość Benedykt XVI, jak był w Brzezińce, dokonał majstersztyku propagandowego. Przemawiając tam, na terenie obozu, powiedział, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. No przecież majstersztyk. Niemcy ze sprawców II wojny światowej jednym susem wskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No czegoż chcieć więcej? Widzimy, jak nasi nieprzyjaciele, jak są finezyjni. No i my musimy im dorównać, ale no, na razie się państwo nasze zajmuje zupełnie czym innym. W związku z tym nie ma do tego głowy, a być może jeszcze będzie gorzej, bo jak się objawią skutki amerykańskiej ustawy 467, no to jak nam każe rząd amerykański podpisać, to my tu chyba podpiszemy, to znaczy podpisze rząd aktualny i co nam wtedy powie, bo tego już nie będzie można ukryć. Opowie nam wtedy tak. No dobra, podpisaliśmy, ale to i tak macie szczęście, że to myśmy podpisali, bo gdybyśmy my nie podpisali, to Tusk by to podpisał i dopiero by było nieszczęście. Dziękuję bardzo.